Cześć, właśnie jesteśmy w drodze na Stare Miasto. Ważna informacja, dojdziecie tam autobusem linii 22. Bilet 90-minutowy kosztuje 1,5 euro. Nie jest tak zimno, znaczy jest bardzo zimno. Nie jest aż tak zimno, jak mogłoby się wydawać, bo słoneczko daje efekt ciepełka i naprawdę jest to znośne. Powiedziała Ola, mając ciekawskie ubrę. Ogólnie jest godzina jakaś, nie wiem, 11:10, chyba bliżej 11:00 i idziemy zjeść obiad. Powstaliśmy o 4:00 rano. Ciebie tak jakoś kościoła w ogóle jest zimno i ślisko. Spróbujmy znaleźć coś do jedzenia, coś będzie łatwe, bo chcę na jakiś obiad, a w sumie tak mówiłam, jest rano. Także zobaczymy, czy uda nam się coś zjeść. Ale znaleźliśmy jakąś restaurację koreańską. Ogólnie to wygląda jak jakieś wymarłe miasto. Jakbyśmy sobie, mówię, że to wygląda jak wymarłe miasto, jakbyśmy sobie całe miasto zarezerwowali, albo jakby, nie wiem, wybuchła tu bomba rok temu i każdy bał się, nie wiem, wrócić tutaj, czy jakiś kataklizm by się wydarzył, tylko oczywiście dziwnym trafem wtedy by to miasto nie zostało w ogóle zniszczone, ale po prostu jest pusto. Zgaduję, że wszyscy ludzie są w pracy i że turystów zraziła pogoda, bo jest naprawdę, jeżeli chodzi o miejsce do zwiedzenia, to super. Ale fajnie byłoby już coś znaleźć do jedzenia, co jest otwarte. Ale macie, jest naprawdę ładnie. Nie wiem, ile jest teraz stopni, ale woda jest zamarznięta. Widzimy przez taki ładny parczek. Wiadomo, na pewno latem robi większe wrażenie. Ale jest tak cichutko, śnie, że jak słoneczko świeci, także jest naprawdę przyjemnie. Witajcie, czekamy właśnie na jedzonko. Pokaż się jakieś pałeczkami. To zostawię na moment, gdy wbijecie 100 łapeczek w górę. To jest niepowtarzalny widok, także zachęcam do wbijania łapek w górę, bo nikt tak na pewno nie je artystycznie pałeczkami, jak Patryś. Cenisz w ogóle lampę, która jest nad tobą? Jest chyba lampa, czy nie? To jest chyba lampa. Klosz. Ja myślałam, że to jest w ogóle taki, bo to jest plakat i że to jest odpadający plakat. Naprawdę, co tak myślałam. A teraz jak się poczułam? Z 100 łapeczek będzie cały tutorial poświęcony jedzeniu pałeczkami. Tak, umie w YouTube'a, co? Umie kolega w YouTube'a. Zaczniemy od zupki, to może ty najpierw zacznij. Od zupki? Łagodne. Patrz, to jest lekkie. Na chilu też radę. Ja ci mówię, to fajnie. Jest pyszne, leciutkie, nieostre. Dawaj, mówię ci, pychotka. Łagodna, pyszniutka, delikatna. Nie wchodzi ci to w gardło? Chodzi, ale nie jest jakaś turbo pikantna. Dobra, szefie. Ja już spróbowałam i ten kurczak się rozpływa w ustach, jest taki mięciusi, naprawdę pyszne. I to nasze jest nieco. No przynajmniej nie do takiego stopnia jak ta zupa, bo może jak ktoś jest przyzwyczajony, to okej, ale dla mnie to jest za ostre, po prostu nie czuję innego smaku niż ostrość, a to jest pyszne. Ja w ogóle uwielbiam smak razodon. Jestem jego wielką fanką, także polecam, jak nie próbowaliście, jest taki grubiutki, mięciutki i co? Pycha, smacznego. Będę próbować tą pastę. Ta nie jest ostra. Ta nie wezmę, dobra, nie wezmę na początek za dużo. Nie, nie jest ostra, ona jest taka... kojarzy mi się z suszonymi pomidorami.
A takimi właśnie paprykowymi. I takie przyjemne to jest, nie jest to złe, naprawdę. Ta zupa jest najostrzejsza, ale w ogóle się nie przeprosiłam, bo posmakowała mi, tylko mi trochę soli w niej brakuje. Ale bardzo, bardzo, bardzo dobre. Jemy dalej. Będzie to nie jest to duże, porównam moją dłoń, cieplutkie i pewnie smakowe w głębokim oleju. W ogóle patrz, jakie masz kolegę ze sobą. Ledwo się dopina ten pan droszek i my chyba tak samo będziemy. Mam samo ciasto na razie. Ej, to jest dobre. Prawda. Dobre, co? O, ty już masz nadzieję. Dawaj z pietrucha, ja widzę z pietruchy. My pietruchy nie lubimy. Bo tam było pomieszane na przykład chicken and beef. Jedno, było sausage jedno. Jak już tam podeszłam, to już wiedziałam. Naprawdę pyszne. Dobra. Powiem też jeszcze raz, pachnie jak rogiem. No. To ma jakiegoś chora albo cebulkę. Ale bardzo dobre. Jakbym miała barszczyk, to i barszczyk. Kocham. Zaplanowaną podróż do Jurmały. To jest taka miejscowość nadmorska. Sorry, że tak często, ale jakoś tak ręka mi się trzęsie. To jest miejscowość nadmorska, blisko Rygi, którą poleciła mi moja menedżerka z pracy, także fun fact. Ale sprawdziłam i faktycznie wygląda spoko. Także mamy zamiar jutro tam się wybrać. Wiadomo, pogoda będzie jaka, będzie zimowa. Niekoniecznie taka super do odwiedzin morza, no ale wiecie, takie nadmorskie widoki dla mnie to nie jest codzienność, także skoro mamy okazję, jesteśmy blisko, to z tego skorzystamy. I fajna rzecz jest taka, że właśnie z Rygi do Jurmały są i autobusy, i pociągi, z tego co wyczytałam, ale lepiej jest wybrać pociąg, dlatego że jedzie szybciej i te autobusy to niby są jakieś minibusy, więc też wiecie, możecie się zmieścić albo nie. Dlatego chyba lepiej, z tego co czytałam na różnych forach typu TripAdvisor i te sprawy, lepiej wybrać pociąg, a koszt to jest, kurczę, nie chcę was skłamać, ale chyba niecałe 2 euro. Bo jeszcze nie kupiłam biletów, bilety się kupuje w kasach na dworcu. Też nie wiem, czy zdążymy na ten wstać, na który planujemy, dlatego że no dzisiaj spaliśmy wyjątkowo krótko, ale chcemy się postarać do tego, żeby jak najdłużej tam być. No, ale takie jeszcze mnie naszło przemyślenie dzisiaj, bo w sumie tutaj przylecieliśmy dokładnie zimą. No i ta pogoda jest jaka jest, jest dużo zimniej niż w Warszawie i tak naprawdę Patryk miał na sobie dzisiaj 3 kurtki, jakaś masakra. Ja 2 koszulki z długim rękawem, na to bluza polarowa, no to kurtka zimowa. Czapka, szalik, rękawiczki. Pod dresem miałam jeszcze leginsy i na takie normalne skarpetki. W ogóle miałam termiczne skarpetki i na te termiczne skarpetki założyłam wełniane skarpetki i na to buty zimowe.
Także, no i momentami było mi zimno. To nie jest taki najbardziej dogodny czas na podróżowanie do Rygi. To nie jest najbardziej dogodny też kierunek, jeżeli chodzi o tą porę roku, ale właśnie naszło mi takie przemyślenie, że naprawdę, nawet jeżeli to jest weekend w takim miejscu, gdzie, no wiadomo, to nie są plaże, to nie są Bahamy, to nie są Karaiby, ale mamy możliwość spędzenia weekend w innym miejscu na świecie, to trzeba po prostu czerpać jak najwięcej, ile możemy z tego, bukować te loty i nie zwlekać, nie zastanawiać się za bardzo nad tym, dobra, będzie zimno, ale będziesz w innym miejscu, zobaczysz coś nowego, będzie naprawdę fajnie. I w sumie obydwoje bardzo się cieszymy, że tutaj przylecieliśmy, także polecamy Wam. Ryga jest pięknym miastem i nie tylko Ryga, po prostu polecamy Wam, żeby wybierać się gdzieś spontanicznie na weekendy za granicę, korzystać z tego, że mamy taką możliwość, żyjemy w takich czasach, że te loty są naprawdę często tanie. No i wiecie, jesteśmy młodymi ludźmi, nie mamy dzieci, nie mamy zobowiązań, trzeba naprawdę z tego korzystać. Także z tym Was teraz zostawiam. My zaraz jeszcze sobie otwieramy winko. Kupiliśmy sobie na spróbowanie chiperki, to jest taka nasza rzecz, obydwoje uwielbiamy chipsy. I o ile staramy się iść na co dzień zdrowo, teraz na czas, szczególnie kiedy podróżujemy, to właśnie jako przekąska wybieramy chipsy. Także będziemy testować lokalnych chipsów, pić winko i sobie planować lepiej jutrzejszy dzień, może coś obejrzymy. Wprawdzie tutaj nie mamy telewizora, ogólnie to Airbnb jest małe, a jest przepiękne, jest w ogóle na samym starym mieście, ale właśnie nie ma telewizora, także może coś obejrzymy sobie na telefonie. No i będziemy iść już spać. Także do zobaczenia jutro.